Zawsze te przerwy od Ekstraklasy były takie długie. Masakra, totalnie wyszedłem już z wprawy chyba. Zapomniałem, jak się nagrywa te filmy. Wybaczcie mi przy okazji, jeśli będę nieco bardziej drewniany niż te 2 miesiące temu. Bo kurczę, właśnie, ten mecz ostatni Lechii z Górnikiem, który tutaj omówiłem, był w listopadzie, w końcówce chyba. Od tamtego czasu obejrzałem większość meczów Mundialu, kilka meczów Ligi Angielskiej, chyba tylko jeden, Liverpoolu z Leicester, ale to też jedną połowę tak naprawdę tylko. No i grałem w FIFA, tyle miałem styczności z piłką nożną. A nie, sorry, sparingi jeszcze oglądałem ekstraklasowe. No i na ten pierwszy ogień przyszedł dzisiejszy mecz Miedzi Legnica z Radomiakiem Radą. 0-0 było. Co do tego starcia, to nie miałem a propos niego jakiegoś większego oczekiwania. Chociaż nie, w sumie byłem nieco ciekawy zespołu z Dolnego Śląska a propos tych ostatnich dwóch transferów Andrzeja Niewulica i Kamila Drygasa. No bo co by nie mówić, w mojej ocenie takimi transferami nie pogardziłby żaden aktualnie zespół z ekstraklasy. A ostatni aktualnie zespół Beniaminka z Legnicy wziął sobie tych zawodników i wydaje mi się, że może im to wyjść ostatecznie na dobre. Bo w mojej ocenie są to goście z naprawdę dużymi umiejętnościami, jak na standardy Polski oczywiście. Oraz raczej rzadko, a praktycznie wcale się mylą. No serio, a tutaj przychodzą do zespołu Beniaminka, który no w mojej ocenie nie zagrał dzisiaj najgorzej. No może okej, sam mecz nie był tak koniec końców najbardziej atrakcyjny dla oka, a już na pewno nie ta pierwsza połowa. Ale zasadniczo Beniaminek z Dolnego Śląska w porównaniu z praktycznie całą rundą jesienną oprócz tej końcówki zagrał dzisiaj okej. Jeśli chodzi o samo na przykład utrzymywanie się przy piłce, to gospodarze nie mieli z tym większego problemu. Raczej wręcz zaryzykowałbym stwierdzenie, że mieli dzisiaj optyczną przewagę, jakąś tam. Jedynym mankamentem tak naprawdę zespołu z Legnicy były strzały na bramkę, celne. Najbliżej trafienia był chyba Obieta, chyba w 70 minucie, gdy trafił w słupek z pół metra? Sorry, to była 59 minuta. Gulen był też bardzo blisko gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Znaczy Gulen uderzał z główki, a dośrodkowywał mu Matynia. I dość blisko trafienia, a raczej bym powiedział, że nie dość blisko, był Kamil Zapolnik. Ponieważ piłkarz ten, no, dość mocno przestrzelił. Jeśli ktoś z was tego nie widział, to zachęcam do skrótu albo... Jeśli lubicie swoje oczy i swój mózg, to nie zachęcam. Defensywnie, jeśli chodzi o zespół z Legnicy, też wydaje mi się, że było całkiem spoko w porównaniu z całą praktycznie rundą jesienną, bo tam Legniczanie dużo bramek tracili. Oprócz końcówki oczywiście. Dzisiaj zero z tyłu, były oczywiście momentami pewne potknięcia, straty, głupie straty wręcz, jak ta Karolinę w pierwszej połowie. Ale jakoś to dociągnęli, w sumie głównie dzięki Abramowiczowi w bramce. Naprawdę chłop grał dzisiaj świetnie. Także uważam, że Miedź, mimo tego, że jest aktualnie na ostatnim miejscu w tabeli, ma szansę dalej na utrzymanie. A Radomiak, to bym powiedział, że tak dość słabo wszedł w ten mecz. Aż byłem zdziwiony, jak słabo, bo nie umieli momentami oddać kilku celnych podań między sobą i zespół z Legnicy raczej ich leciutko zepchnął na ich połowę, ale z czasem zielony RKS coraz bardziej się rozkręcał i wydawali się w późniejszych fragmentach tego meczu nieco lepsi od rywala. Ale na pewno w porównaniu do przeciwników mieli dzisiaj więcej sytuacji podbramkowych, ale też kilka z nich w mojej ocenie dość nonszalancko wykańczali. Jak chociażby w tej pierwszej połowie, gdy Karolina stracił piłkę na własnej połowie i wyszli piłkarze Radomiaka 4 na 3 i naprawdę, no, takie uderzenie w bramkarza po prostu. No ale jak to oczywiście w meczach ekstraklasy, mieliśmy dzisiaj w mojej ocenie lekką, malutką kontrowersję w 60 minucie albo nie, 59 albo 60 minucie gry, gdy Machado prawie wyszedł sam na sam z Abramowiczem i został czy sfaulowany przez Masurasa, czy w końcu nie? Nie wiem. Ale wydawało mi się, że był tam faul, na pewno Masuras nie dotknął piłki, a Machado raczej też chyba nie udawałby aż takiego upadku. Sędzia nie zagwizdał, ale trzeba jeszcze tutaj wziąć pod uwagę fakt, że nie było to chyba w polu karnym. Także aż taka kontrowersja by to nie była, ale byłaby szansa na groźny rzut wolny. A tego nie było. Także to był taki meczyk, bym powiedział, troszeczkę ściągający nas na ziemię w naszych oczekiwaniach na powrót ekstraklasy. No nie było tutaj szczególnych fajerwerków, 0-0. Po tym spotkaniu zespół z Legnicy jest 17 i ma 13 punktów na koncie, także o, nie są ostatni, ciekawe. A zespół Radomiaka jest 10 i ma 24, czyli środeczek tabeli. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj i zapraszam do omówienia mojego meczu Stal Lech, które będzie zaraz. Tak, ja dawno nie mówiłem tych formułek w ogóle, dzięki.